Dlaczego warto przyjechać na forum ekonomiczne do Krynicy? 25% klientów krakowskiego lotniska, przypomnę, że w 2017 roku było ich 5 milionów 800, a w 2018 zakładamy przekroczenie 6 milionów pasażerów, to są klienci, którzy deklarują, że ich podróż ma cel biznesowy, więc okno na świat dla Małopolski, czyli Kraków Airport, to okno dla świat małopolskiego i biznesu, i dla biznesu południa. Więc miejsce, gdzie spotykają się ludzie biznesu, polityki, samorządu, społecznicy, jest miejscem, w którym musi być krakowskie lotnisko obecne. Czy któryś z tematów paneli dziś lub jutro, bądź pojutrze odbywającego się forum wzbudzi Pana szczególne zainteresowanie? Nie, no wszystkie panele są bardzo interesujące, czy to Pana premiera, Pani premier, wielu przedsiębiorców, jakby symboli polskiej gospodarki, więc bardzo interesujące, no ale koszula najbliższy ciał, czyli dzisiaj panel poświęcony portom regionalnym, który mam przyjemność moderować, jutro panel poświęcony Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, czyli awiacyjne, lotnicze kwestie, które są szansą dla Polski. O tym będziemy rozmawiać, ale także o wyzwaniach, które stoją przed, bo to przecież cyberprzestępczość. Powszechnie dzisiaj, tutaj mogę zaapelować, dzisiaj wszyscy rodzice kupują drony, lasery, a to także jest zagrożenie. O tym też będziemy rozmawiać, nie tylko o tych przyjemnych, pozytywnych informacjach, czyli o wzrostach, ale także o tym, co to jest lotnictwo, czyli że to nie są tylko sprawy związane na lotnisku, kontrole bezpieczeństwa, określone procedury, tylko także wokół tego, co się dzieje wokół lotniska, ale także to przecież podpisanie z Tauronem listu intencyjnego w zakresie stacji doładowania dla samochodów elektrycznych, więc lotnisko, które jest największym lotniskiem regionalnym, nie chce być tylko innowacyjnym, ale także szuka rozwiązań proekologicznych, które służą zarówno społeczności wokół mieszkającej, czyli naszym sąsiadom, ale także i przede wszystkim naszemu lotnisku.